grałeś sobie, bo piwnica jest zamknięta. Jak to? Ale ktoś zostawił kartkę. Oj, chwila! Patrz na to. Jeden to oznacza, że widziałeś film. Kolce? Kolczasty? Jesteś coraz bliżej. Wiem o człowieku z piwnicy. Widziałem film. On cię cały czas okłamywał. Sprawdź kolejny film. Co? Kto? Ktoś nas słyszy. No chodzi o ciebie, że okłamywałeś mnie z tą maską. Ta wiadomość przyszła, zanim mi o tym powiedziałeś. Że kłamałeś na filmie. To teraz może to nie jest ważne, że cię okłamałem autentycznie, tylko to, że ta osoba gdzieś tu stoi i nas podsłuchuje. Nie byliśmy na samej górze i strzelam, że ona tam stoi teraz. Ej, bez kitu, przecież cały czas nas widać z góry. No tak. A telefon był przy samym wejściu, a nie... Tak, nie weszliśmy w ogóle. Dobra, kolejny film. Jest na nim kompletnie ciemno. Co tutaj się dzieje? Idzie po schodach? Idzie po schodach, tak. Nie, czy obok? Co jest? To jest barierka. To jest ta siatka. To jest zdecydowanie ta siatka. Co? Ej, dobra, chodzi na górę? Wszedł na górę. Trzy bloki białe. Jakiś bar? Nie, co to jest w ogóle? Nie mam pojęcia. Nic już nie widać. Jest. To są drzwi. Ej, faktycznie. I co teraz zrobi? Coś wisiało? Tu widać, że podchodzi gdzieś dalej na górze. Tak. Ale tym razem nie pokazał, gdzie zostawił kartkę. Wszedł przez dwie dziury i poszedł prosto. Dobra, idziemy po schodach. Jesteś pewny, że dobrze robimy? Szczerze mówiąc, myślę, że bardzo głupio robimy. Ale to dlaczego w takim razie? Co nas zawsze podkusza, żebyśmy to robili? Nie wiem, ale on wie o osobie z piwnicy, więc są dwie możliwości. Albo to jest ta sama osoba i próbuje nas po prostu zagarnąć w pułapkę, albo to jest osoba, która chce nam pomóc. Nie widzisz kartki? Jak to? Nie. Co? Ej. Jak to? Przecież była na filmie. To jest to wejście, co nie? No. Tam ją rzucił. No. Patrzcie, to są kloce betonowe. Zobacz, Ernest. Patrz. Ej, tak. To jest na pewno to jest to miejsce. I zobacz, jest ten niby bar? Nie, no to jest tutaj, na 100%. Co to leży? Ej, nie, jest kartka, dobra. O Boże. Nie zamknęliście drzwi w domu. Co? Jak osoba może wiedzieć, że nie zamknęliśmy drzwi w domu? Ich musi być kilku. I się porozumiewali. Zamykałeś drzwi, prawda? No, tak mi się zdaje, chociaż... Nie jestem pewien. Masz klucze? Nie mam. Ja też nie, ty debilu. Ej, nie, stary, poważnie, jeżeli nie zamknąłeś drzwi, to jesteś największym kretynem, jakiego świat widział, poważnie. Stary, ale ty miałeś się zamknąć. Ale to ty wychodziłeś ostatni. Jakiś czas temu to samo się zdarzyło, byliśmy drzwi otwarte. Fakt, była to moja wina. Ale tym razem jest twoja. To nie zmienia faktu, że nikt nie powinien wchodzić do naszego domu. No ale co z tego, że nie powinien, jak wszedł już nie raz? To chyba trzeci raz, kiedy ktoś wchodzi do naszego domu. Co jeżeli to są cały czas te same osoby? W tej akcji teraz na pewno muszą być co najmniej dwie osoby. Dlatego, że jedna jest tutaj, podsłuchuje nas i zostawi wiadomości, a druga jest u nas. Nie no, a może to jest kłamstwo, że są otwarte drzwi? Ej, właśnie. Skoro nas słyszał i wie, kiedy gadamy o czym... To teraz już wie dokładnie, o czym gadaliśmy w tym momencie. On blefuje. Dobra, na kolejnym filmie... Jakaś taśma. Wszedł gdzieś. Patrz, co jest? Co to jest? Jakaś wyrwa w murze. Taśma kolorowa, wyrwa w murze. Wszędzie jest ciemno w tym pokoju. A tutaj? Co się dzieje? Czy tam był telewizor? Coś się odbiło. Jest kart... Co? Kartka już leżała na ziemi? Nie wiem, o co chodzi. Ej, chwila, to jest inny film niż inny. Kartka leżała na ziemi, nie rzucił jej pierwszy raz. No. Chwila, o co tu chodzi? I gdzie... Nie masz szans na znalezienie tego. Dobra, małe drzwi tam były i taśma na jakimś boku. Małe drzwi, tak? Małe. To nie były chyba normalne. To nie są tego typu drzwi na pewno. A jeżeli to nie, jest... to było... Dosłownie to było jakieś wycięcie w murze.
Jakby ktoś wziął piłę i wyrżnął coś w murze, żeby można było wejść do zakazanego pokoju. A co jeżeli to jest tutaj gdzieś w środku? A widziałeś gdzieś taśmę? A nie! Musimy przeszukać całe to miejsce, po prostu szukając tej taśmy, która była na filmie. Stary, zobacz, wszędzie tutaj, gdzie nie spojrzysz, no, masz drzewa. No tak. Tam nie było drzew. Na dole nie ma drzew, nie widać tak. Aha. Przecież tam był wielki plac gdzieś, jak przechodziliśmy. To chodźmy w lewo tym razem, może to tam jest coś więcej niż tutaj. I faktycznie, może tutaj nie jest jeden dom opuszczony w środku tego lasu, tylko jest ich kilka. Szliśmy w inną stronę, więc teraz musimy pójść na rozwidleniu w drugą stronę, w którą wcześniej szliśmy i zobaczyć, czy na końcu tej drogi też jest jakiś opuszczony budynek, a co się z tym równa, że są tam po prostu jakieś straszne rzeczy. Ej, zobaczcie, szliśmy tą drogą i tutaj jest jakieś miejsce i od razu przy nim widać to. Patrz, to jest ta taśma. Kolorowa taśma, dokładnie jak było na filmie. Ale pomyśl sobie, to wygląda jak jakiś rekwizyt z filmu po prostu. Jakby to ktoś specjalnie dla nas przygotował. To tak, tak, tak. A to po prostu tutaj wisi w takim obrzydliwym miejscu. Jest! To są te drzwi. Nie. Czy na końcu korytarza jest jakaś dziura? Po lewej musi się coś odbijać. Czy tu coś... Gdzie się to odbiło? To jest cicho. No. Pytacie, gdzie się ta kamera odbiła tak dziwnie? Nie wiem. Uważaj, panie. Tu, o, zobacz. Jest. To jest lustro. To jestem pewny, że jesteśmy w tym miejscu. I jesteśmy zamknięci jednocześnie. Zobacz. Wszędzie są jakieś pajęczyny. Jest ta kartka. Ej, faktycznie. Ej, tam jest ta kartka. Leży? Jest. Krzyknijcie szyfr. 1299. W tym... tutaj? W tym momencie? Nie wiem. Nie, nie róbmy tego jeszcze, mordo. Według mnie powinniśmy zobaczyć, co jest w innych pomieszczeniach w tym miejscu. To co? Próbujemy krzyczeć ten kod? Jaki to jest kod? Słyszał? 1299. No dobra, no niczym nie ryzykujemy. Ale próbujemy go ryzykujemy, że ktoś tu nas, tutaj przybiegnie. Ale tu nas nikt nie usłyszy, też chodź na górę, krzykniemy z góry. Chcesz to zwiedzać? Chcesz zwiedzać to miejsce? Nie, zwiedzać nie, ale chcę krzyknąć tak kod, żeby to usłyszało. No dobra. Kusi mnie to. A co jeżeli, nie wiem, to jest ten gość na przykład w masce z gwoździami albo coś takiego i tak naprawdę nie, to wtedy bym uciekał. Przyjaciela, a to jest ktoś wrogi. Ale nie krzyczymy jeszcze kogo. Sprawdzimy, czy nikogo tu nie ma i czy jest jakieś miejsce ucieczki, ponieważ tutaj byśmy na pewno nie uciekli. Ernest, co to jest? Gdzie? Spójrz pod nogi i to szybko. Co? Czy to jest właśnie ta maska, którą mi wysłałeś? To jest ta sama maska. Nie rób sobie jaj, to jest niemożliwe. Nie no, to jest to, to jest na pewno to. To jest to. Mam sobie wiadomość. Jestem po waszej stronie, też nienawidzę klauna. To on jest tutaj zły, wszystkie wiadomości są od niego. Nie idźcie do piątej kartki, nie krzyczcie kodu. Nie idźcie do piątej kartki, nie krzyczcie kodu. Ile filmu zostało? Jeszcze jeden? Jeszcze jeden, ostatni. Piąta kartka, faktycznie były teraz cztery. Nie ma opcji, nie odpalamy tego filmu, idziemy stąd. Ale możemy sprawdzić, czy faktycznie tam jest klaun albo jakaś zasadzka. Gdzie? No bo będziesz wierzył komuś, kto zostawił tę maskę? No jeszcze podstaw nie mam, dlatego że to mogły być żarty. Ale... Co jeżeli to jest wszystko manipulacja? Zobacz, co jest teraz. Na jednych kartkach jest napisane, że chce nam pomóc ktoś i tutaj, że tak naprawdę to jest wszystko zasadzka klauna. Którym kartkom byś wierzył? I tak szczerze mówiąc, nikomu nie wierzę. Ja bym sprawdził, gdzie jest klaun w tym momencie. Ej, dobra, zróbmy tak. Może być faktycznie jego zasadzka. Zauważasz jedno? Złapać go nie możemy, ale on nam też nigdy nic prawie nie zrobił oprócz straszenia, więc... No, ale bo nigdy się nie daliśmy, zawsze uciekaliśmy. Bo jesteśmy sprytniejsi od niego i o krok do przodu. Ej, dobra, to teraz zróbmy tak. Idźmy tam, gdzie pokazuje miejsce piąty film i sprawdźmy, czy tam ktoś jest, czy to faktycznie jest zasadzka. Dobra, teraz trzeba w takim razie sprawdzić ostatni film, a następnie znaleźć to miejsce, ale z daleka, żeby zobaczyć, czy w środku jest jakaś zasadzka. Po prostu, nie wiem, jakoś poświecić latarką, zobaczyć, czy
nie wiem, czy nie ma czegoś tam dziwnego, a nie tak jak do tej pory, że od razu przychodziliśmy do tego miejsca, wbijaliśmy po kartkę jak gdyby nigdy nic, dlatego że jednak trzeba trochę zaufać tej masce, ponieważ po pierwsze nie jest zbyt straszna ta maska, więc może to faktycznie jest maska kogoś dobrego, chociaż nie wiem, to chyba jest dosyć głupie myślenie, ale na pewno trzeba rozważyć obydwie opcje. I opcje kartek od klauna, w sensie nie wiadomo czy są od klauna, ale tak twierdzi ta druga maska. Ale musimy też rozważyć opcję tego. Oh, to jest tak ciężkie. Radzę ci zobaczyć kolejny film. No. Potem rozkminisz o co chodzi w tym wszystkim. To jest wszystko zagmatwane. Jaki słup był na początku. Widziałeś kartkę chyba miał w ręce. Co to jest? Jakaś płachta. To jest charakterystyczna rzecz. Niebieska płachta, stary. Co jest? Kartka. Okej. Okay. Jest zostawiona. Okej. Okay. Musimy szukać tej płachty teraz. Tu jest słup. Tutaj? Ale to za łatwe. Ale to, nie, to na pewno, zobacz, czekaj. To na pewno nie było na górnym piętrze, tutaj to widać. Zobacz, słup i tutaj od razu masz ziemię. Okej, okay, jest, tak. To dobrze, że to jest na dole, dlatego że dzięki temu możemy na wszystko po prostu poświecić i zobaczyć, gdzie jest to miejsce. Ja sprawdzę tu, a ty sprawdź tutaj. Dobra. Nie, no tu nie ma szans, żeby to było. To jest jakiś balkon. Patrz, tam są te nasze taśmy, zobacz jak stąd to widać. Ale nic nie widzę kompletnie. Nie wiem, nie widziałem tego filmu do końca, co tam było charakterystycznego? No, taka niebieska folia, stary. Kurde. Bez szans, według mnie, kurde, a tam... Też te słupy. Może pod spodem ten słup czy coś. Chodź sprawdź tutaj niżej. Gaśnica. Gaśnica tu leży? Co jest? To, ten słup tu. Co to jest? Co to? Widzisz to? Co? Patrz w lewo. Ej, to jest to. To jest worek? Czy zasłona? Co to jest? Ej, to jest to. Czekaj. Na pewno? Jesteś pewny? No tak, to jest na pewno to, co było na filmie. No dobra. Chodź za mną, nie wchodzimy tam. Musimy się od tego oddalić, to jest zbyt blisko. Dobra, ukryliśmy się daleko od tego, żeby po prostu, w razie jakby to była pułapka, to w nią nie wpaść. Będziemy teraz tylko i wyłącznie patrzeć, czy coś tam się nie dzieje, czy ktoś tam nie idzie. Jeżeli w ciągu 10 minut nic się nie stanie, idziemy wtedy po kartkę. Ej, dobra, nic tam nie ma. Idziemy po tę kartkę? Dlatego, że, kurde, już mam dość, jest dosyć zimno, nie będziemy czekać w nieskończoność, aż przyjdzie jakiś klaun, czy coś takiego. Zresztą... Zobacz. On tam jest. Staroniecie, zobacz, to jest klaun. Chowaj się. Czekaj. Chowaj się. Chowaj się. Nie no, widzi latarkę. Patrz. O nie. Patrz w naszą stronę. O nie, idzie tu. Uciekamy. Idzie tu, uciekaj Ernest. Uciekaj w tym momencie. Ernest, chodź szybko, uciekaj! Widziałeś go? Tak. A mówiłeś dzisiaj o klaunie i wykrakałeś. Mówiłem ci, chowaj się tutaj w krzaki. Tu. Dobra. Chodź tu, szybko. Idzie? Nie wiem, gaś światło. I wracamy do domu po prostu, już nie nagrywamy dalej. Dobra, patrz, tam jest furtka, którą weszliśmy. Wracamy do domu, szybko. Wracamy.